dobry. Przegrywamy. Gratuluję. Trzymaj pozycji lidera. Dziękuję. Teraz poproszę o głos trenera Mastrowicza. Był to dla nas bardzo trudny mecz. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że po przerwie mogliśmy go przegrywać jedną czy nawet dwoma bramkami, ale no, mamy w swoich szeregach, mogę zacząć od tyłu, Michała Brudnickiego, który w takich trudnych momentach zawsze drużynie pomaga i tak kolejnych zawodników. Spodziewaliśmy się właśnie takiego przebiegu tej pierwszej połowy, że drużyna Olimpii będzie czekać na swoje szanse przede wszystkim z kontrataku, będzie się wycofywała na swoją połowę, na linię środkową i czekała na nasze błędy, straty, z których prostopadłymi podaniami będą próbowali stworzyć jakąś sytuację bramkową i takie mieli. My do przerwy praktycznie zagraliśmy słabo. Uważam, że słabo, jak na nasz zespół słabo zagraliśmy po prostu. Olimpia nam nie pozwoliła tutaj na wiele, na stworzenie jakichś sytuacji klarownych. Natomiast druga połowa już była w naszym wykonaniu lepsza. Myślę, że tą drugą połowę, to przyzwoitą grę w drugiej połowie ukoronowaliśmy zdobyciem dwóch bramek. Ten stały fragment gry, który rozegraliśmy i bramka na 1-0 dała nam taki spokój już w poczynaniach. Potem jeszcze mieliśmy jedną bardzo dobrą sytuację, żeby uspokoić mecz już znacznie wcześniej. Ostatecznie w końcówce druga bramka, 2-0. Nie pierwszy raz, myślę, gramy do samego końca. Mój zespół pokazał, że walczymy do ostatniej minuty meczu i to się opłaca. I czas poprosił pan zawodnika, tutaj trenera Kości Wielkowskiego. Ja uważam mecz jako zawodnik z boiska, tak jak trenerzy tutaj powiedzieli, pierwsza połowa mogła skończyć się
Zaś druga lepsze wykonanie w wykonaniu Sokoła. Nie uczyliśmy się błędu, bo daliśmy się zaskoczyć przy pierwszej bramce. Druga bramka była już spokojowana. Głównie to, gdzie się odkryliśmy. I przegrywamy kolejny mecz. No i musimy się jak najszybciej podnieść, bo za nami połowa ligi, a jesteśmy, a pikujemy w dół. Uważam, że zespół, który mamy w szeregach jako jednostki, powinien grać o wyższe cele niż na te miejsca, na którym jesteśmy obecni. Dziękuję. Kamil, jak jesteśmy? Według mnie ciężki mecz. Jeden z takich, gdzie w pierwszej połowie, oprócz w 45 minucie, nie mieliśmy praktycznie sytuacji. I dopiero po bramce na 1-0 gdzieś tam sytuacje zaczęły się tworzyć. Tak, to mecz ciężki, ale byśmy u siebie i cieszymy się z tego, że 3 punkty tutaj zostają. I teraz czas tutaj na zadawanie pytań. Najpierw poproszę do przedstawicieli gości. Są jakieś pytania? Ty, ja zadam w takim razie. Panie trenerze, tutaj dwie bramki praktycznie zespół stracił po rozegraniu starych elementów. Tak, pierwsza i później się druga mówi do środka państwa wysłany Kuby Kowalskiego, czyli Imbra. Cztery starych elementy Sokoła były dość dokładnie analizowane, bo to nie pierwszy raz, kiedy były tam. No, Sokoł zmieniał te stare fragmenty, tak jak ja ich analizowałem. Co rusz coś tam nowego dorzucają. Przestrzegałem zamówień przed tym i no, nie ustrzegliśmy się błędów. Tutaj gapiostwo, chyba Michał Romański tam krył i to samo w pierwszej połowie niewiele to zabrakło w końcówce, żebyśmy stracili tą bramkę. No gdzieś tam spodziewaliśmy innego się rozwiązania, no niestety przeciwnik zagrał inaczej, bo brak czujności zadecydował o tym. No, na tym to polega, na oszustwie, trzeba oszukiwać i my zostaliśmy oszukani w tych sytuacjach, że straciliśmy bramki. Także no, tak jak my zmieniamy gdzieś tam te stałe fragmenty, tak samo i przeciwnik zmieniamy te stałe fragmenty. Tutaj trudno jest gdzieś tam zaplanować i ustrzec się przed takim rozegraniem. Na pewne elementy byliśmy przygotowani, ale na niektóre nie i tutaj trzeba było reagować na bieżąco. Nie zareagowaliśmy właściwie i straciliśmy bramki. A gdzie doszukiwałby się pan, powiedzmy, tych ostatnich wyników? Tak, no, były dwa ręce w trzech zwycięstwa, nagle to jest czwarta porażka. Z czego to wynika? No przede wszystkim w tym, że my nie zdobywamy bramek. Nieźle gramy, z Legią prowadziliśmy tak samo, mieliśmy szansę na kolejne bramki. Tutaj w drugiej połowie wyprowadzamy znowu świetną kontrę i ktoś tam za szybko biega na piłkę prostopadłą. Zwłaszcza, że ćwiczymy to bardzo często i to jest przede wszystkim ta bolączka, która decyduje o tym, że nie zdobywamy tych bramek i przez to nie wygrywamy mecz. Nie dajemy sobie szansy po prostu. Trudno jest, tak jak powiedziałem, trudno jest cały czas się bronić prędzej czy później gdzieś ta sytuacja klarowna się stworzy dla przeciwnika. Takie my nie strzelamy. Kto nie strzela bramek, po prostu przegrywa. I tutaj przede wszystkim to jest kluczem do tego, że nie zdobywamy punktów, a tracimy. Teraz prosiłbym pana trenera, proszę, masz też zawodnika? Ja do trenera mam pytanie. Jakie są powody tego, że tak różne dwie połowy dzisiaj Sokół rozegrał? W pierwszej praktycznie w ogóle nie istniał, a w drugiej ta gra była zupełnie inna. Ja myślę przede wszystkim, że to zespół przeciwnika zagrał bardzo konsekwentnie, zmuszając nas do ataku pozycyjnego, co nie jest łatwe dla większości zespołów. Myślę, że w drugiej połowie przeżywia po przerwie, czy w szatni, może w przerwie, wierzyła w to, była przekonana, że z nami da się tutaj być może też wygrać, prawda? Więc troszeczkę inaczej zawodnicy też może śmielej chcieli zagrać. No tylko nam pozwoliło to na to, żeby mieć więcej swobody, więcej miejsca na rozegraniu piłki. Ja bym tutaj przede wszystkim szukał powodów tego, że ta druga połówka była w naszym wykonaniu lepsza. A trzeba też przecież powiedzieć sobie, że jeżeli przyjeżdża drużyna na boisko lidera, to na pewno trzeba się liczyć z tym, że bardzo będą zawodnicy skoncentrowani, zmobilizowani, wykonywać będą założenia taktyczne trenera. I tak robiła Olimpia. I tutaj same pochwały tylko dla drużyny gości, która nam na nic praktycznie w pierwszej połowie nie pozwoliła. Może
też trochę wymuszonych roszad w składzie, ale mamy kadrę na tyle wyrównaną i silną, że każdy, kto wejdzie, może dać odpowiednią jakość. Na wszystkich zawodników liczymy. Zmiany, które zrobiliśmy, zmiana w przerwie, przed Łukasz Marciniak, strzelec bramki na 1-0, dał bardzo dobrą zmianę. Myślę, że to są przede wszystkim powody tego, że ta druga połówka była lepsza dla nas. Jeszcze jakieś pytania? A czy to jest pewne, że Ślązek dostał czwartą kartkę żółtą i... Znaczy, jeżeli to jemu pokazał sędzia żółtą kartkę, to tak, to jest jego czwarta kartka i pauza w następnym meczu. Panie, jakieś pytania? To ja się zapytam, czy postawa w pierwszej połowie, tak jak tutaj wspomniał Gorsza, wynika też m.in. z tego, że pierwszy raz praktycznie całkowicie nowe boki, całkowicie nowe skrzydła miały w pierwszej minuty, są druga połowa już lepsza, jak te zmiany planowane? No tak, tutaj na obu stronach, na skrzydłach, graliśmy w innym ustawieniu niż w poprzednich meczach. No, ale starali się, ci moi zawodnicy starali się na pewno dać jak największą jakość, pożytek dla drużyny. No, z różnym to było skutkiem, a tych sytuacji nie tworzyliśmy. Trudno powiedzieć, czy gdyby grali zawodnicy, czyli którzy dotychczas, to czy te sytuacje by były. To jest takie gdybanie, wrażenie teraz z usów. Zakończmy to, że mamy 3 punkty, wygraliśmy to spotkanie. A graliśmy naprawdę z dobrym też przeciwnikiem. Można się spodziewać już niektórych zawodników, które ostatnio borykali się z tymi udatami już w Tomaszowie, szczególnie jak Kuba Szarpak. Myślę tak, myślę, że Kuba Szarpak będzie gotowy na mecz w Tomaszowie. Mam nadzieję, że Łukasz Kojecki szybko wróci do treningu. Zobaczymy. No, na pewno ważne jest ich zdrowie przede wszystkim. Nie będziemy tutaj nadwyrężać ich zdrowia. Jeżeli lekarz stwierdzi, że to jeszcze nie pora, trzeba poczekać, to poczekamy, tak? Na meczu w Tomaszowie liga się nie